Moi drodzy, mam nadzieję, że kąpielówki macie przygotowane, ponieważ dziś zanurzymy się głęboko pod wodą. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidor.pl i bardzo serdecznie zapraszam was na czwarty odcinek z Sonic Mania Plus Encore Mode. W dzisiejszym odcinku, tak jak na samym początku wspomniałem, będziemy głęboko pod wodą, a dokładnie w poziomie Hydro City. Dokładnie też chcę przypomnieć, że Hydro City był drugim zonem w Sonicu 3 and Knuckles i w Sonicu 3 zwykłym. Co więcej, Hydro City Zone jest jednym z takich, powiedzmy, moich ulubionych zonów, aczkolwiek nie powiem, że nie, ale wolę Flying Battery Studiopolis. Ale Flying Battery też zły nie jest. Nie będę tutaj, że tak powiem, mówił, że jest zły, ponieważ zły aż tak nie jest. O, tak to może wytłumaczę. Jest duże prawdopodobieństwo, że w tym otóż zonie zdobędziemy ostatni szmaragd chaosu, co sprawi, że będziemy mieli już super formy Raya, Mightiego, Sonika, Tailsa and Knucklesa. Przypomnę jeszcze, bo pamiętacie, że jakiś czas temu w jakimś z odcinków opowiadałem wam, że być może zrobiłbym kiedyś let's play jeszcze z historii Raya, Mightiego, Tailsa i Knucklesa, w sensie jako osobne. To chcę przypomnieć, żeby nie było tutaj niedomówień, że mowa tutaj bardziej o Sonic Mania, a nie o Sonic Mania Encore. Sonic Mania plus Encore Mode będzie tylko w tym otóż momencie raz let's playowana. Zrobiłem raz streama i raz let's play i to starczy, ponieważ nieważne, czy zrobiłbym historię Tailsa w Encore Mode, czy Knucklesa, tak czy siak zawsze będziemy zaczynali Sonikiem. Bez względu na to, co by się wydarzyło, zawsze Sonikiem będziemy zaczynali, więc tylko Sonic Mania ma taki wybór w save'ach, że możemy inną postacią grać niż Sonikiem. Dlatego w przyszłości, możliwe, że w 2019 roku, zrobię dla was jeszcze let's play z historii Tailsa, Knucklesa, Mightiego oraz Raya. Ale to jeszcze zrobię na ten temat głosowania. Jaką postać chcielibyście jako let's play, a jaką jako livestream? Czy wszystkie jako let's play, czy wszystkie jako livestream? Bo dla mnie to nie jest żaden problem. I ta sama łódka, która była w oryginalnym Hydro City Zone w zwykłej Mani. Bo tak, oryginalne mam na myśli, wiecie, tą najzwyklejszą Manię, a nie tą plus. I powiem wam szczerze, tak w zupełnej szczerości, jeżeli mam być z wami w 100% szczery. Moim skromnym zdaniem Mania plus ma duży potencjał na bycie dobrą grą, dobrym DLC. Aczkolwiek muszę zasmucić was, ale uważam, że jednak Mania Plus jest słabym DLC. Bo okej, fajnie, że powraca Ray Mighty. Fajnie, że, nie wiem, Phantom Ruby ma teraz, nie wiem, większe znaczenie, większy ten. Nie wiem, jak to określić. Fajnie, że Dimension Heights są troszeczkę trudniejsze, ponieważ to oznacza, że mamy lekki challenge, a nie, że możemy sobie je od tak przejść. Albo fajnie, że chociaż zmienili te special stage w checkpointach, w sensie takim, że mamy teraz te 3D pinball minigierki. Tylko że no praktycznie ja z Pixelem doszliśmy do wniosku, przy okazji pozdrawiam cię Pixel, jeżeli to oglądasz w tym momencie i w tej minucie. Doszliśmy do wniosku właściwie, że Mania Plus jest słabym DLC. Okej, opłaca się Mania Plus, naszym zdaniem, bo w sumie to jest moje zdanie i Pixela, kupić w wersji pudełkowej. Bo to się naprawdę opłaca, bo tam wtedy macie ten cały koncept i tak dalej w tym pudełku z tyłu. Czy jakoś tak, nie pamiętam, co tam dokładnie było. Zresztą zrobiłem na ten temat vlog, więc jak chcecie, to sobie obczajcie. Ale tak, bardziej się to opłaca kupić, bo gdybyście kupowali wersję, nie wiem, na Steama, na PlayStation 4 z PSN-a, no to stracilibyście tylko pieniądze, bo jak widzicie, to DLC praktycznie daje nam tyle, co zeszłoroczny śnieg, czyli kompletne nic. To pewnie powiecie, dlaczego chciałeś let's play zrobić? A bo tak, miałem taką ochotę, to zrobiłem. To, że gra nie dała jakby prawie, że takich super duper mega nowości ani nic takiego, wiecie, nadzwyczajnego, nie oznacza, że ja nie mam prawa let's playa zrobić. No kurde, mam prawo i właśnie z tego korzystam, że robię ten let's play. Ale dobra, słuchajcie,
chciałbym się odnieść teraz do komentarza jednego z moich widzów, mianowicie do komentarza Gabrysia Sokalskiego z drugiego odcinka z Sonic Mania. Mimo że już na YouTubie dzisiaj, 10 września, widzicie trzeci odcinek, to chciałbym się mimo co jednak do tego odnieść, bo zależy mi na tym, nie powiem, że nie. I za chwilę będziemy walczyli w ogóle z Eggmanem. W sumie to nie do końca teraz walczymy, bo sobie teraz, jak widzicie, podpłyną i on nam bomby podstawi. Niewdzięczny drań. Więc tak było. Dokładnie tak. Ogólnie ten mini boss to będzie Dive Eggman, czyli innymi słowy, po prostu będziemy w tym pojeździe Eggmana i będziemy mogli jakby zrobić mu małą krzywdę, bo on będzie pod wodą się poruszał. Bo on sobie, wiecie, będzie miał ten kostium płetwonurka. Tak więc tyle. To jest taka jedyna różnica dla tych, co nie pamiętali jakby Sonic Mania w moim wykonaniu, tej oryginalnej Sonic Mania. A teraz przejdźmy może do tego komentarza, ponieważ no, jak widzicie, walka nie jest jakaś zbytnio fascynująca. Po prostu w skrócie musimy, że tak powiem, w pewnym momencie uruchomić to takie śmigło. I to śmigło spowoduje taki wir wodny i ten wir wodny przeniesie Eggmana na samą górę, przez co Eggman dostanie obrażenia i się utopi. Ale Eggman jest, kurde, jakiś pierdzielonym bogiem, bo on w magiczny sposób to przeżył. Gdzie inny człowiek by tego nie przeżył. Ale Eggman najwidoczniej ma jakieś, kurde, nie wiem, mocy z nieba chyba, czy coś. Bo to jest naprawdę aż dziwne, że on, mimo że się utopił, to przeżył. Ale dobra, no, nie będę wchodził w logikę. Znaczy, czas na analizę tego komentarza. Studio Poli zmieniło się tym, że w akcie drugim są literki odkrywające jakieś zdania. Czy wiedziałeś o tym, że Flying Battery Act 2 w trybie Mania, jeśli grasz Tailsem, to możesz pominąć bossa, poradnik, musisz iść dolną ścieżką w stronę śmieci. Potem, kiedy będziesz na zewnątrz po raz ostatni przed drogą do bossa, jest słup i przelecieć ten słup i cały czas lecieć w prawo. Potem jak Tails zacznie się męczyć, postaraj się wylądować nad paralotniami i uważaj na nie, bo jeśli na nie wejdziesz, to stracisz kontrolę nad Tailsem. Również nie leć w lewo podczas lądowania, bo jeśli to zrobisz, zostaniesz uwięziony przez niewidzialną klatkę. Teraz, kiedy już zrobiłeś te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do pominięcia bossa, proszę cię, żebyś powiedział, jak zrobić ten glitch w następnym odcinku. Ciekawostką, Eggman w Spider-Mobile wygląda jak fanowska postać Egget, znana również jako Omlet. Dobrze, Gabrysiu, przeczytałem jakby twój komentarz, troszeczkę, że tak powiem, się zaciąłem, czytając ten komentarz, ale myślę, że będzie mi to chyba wybaczone, co nie? Mimo że tego nie pokazałem, to jednak możecie sobie wszyscy to mniej więcej zwizualizować. Przed chwilą, jak widzicie, weszliśmy sobie do wielkiego pierścienia, który powinien nas w sumie zabrać do ostatniego Dimension Heights. No ale niestety, jak zauważyliście, spieprzyłem to, czyli zgadliście, Hydro City Zone nie będzie tym zonem, gdzie zdobędę ostatni szmaragd chaosu. To już wam mogę zaspoilerować, że to nie będzie ten zone. Ponieważ ostatnim zonem, gdzie zdobędę wszystkie szmaragdy chaosu, będzie Mirage Saloon, czyli nasz następny zone. A po Mirage Saloon mamy Oil Ocean, Lava Reef, Metallic Madness i Titanic Monarch. Być może, jest to prawdopodobne, ale nie powiem, że możliwe, że następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem. A jeżeli nie, to będzie przedostatni. Co spowoduje, że będzie 6 odcinków, a nie 5. Tak więc mam nadzieję, że tego też nie będziecie mieli mi za złe, bo przynajmniej będziecie mieli trochę dłuższy let's play. No i niestety przypadkowo zniszczyłem ten monitorek z zamianą postaci, przez co zamiast Mighty'ego mam teraz Sonika. Prawdopodobieństwo jest takie, że gdybym zniszczył kolejny taki monitorek, to grałbym teraz Tailsem i Mighty'em, albo nie, w sumie nie, bo to tylko pierwsza postać się zmienia, więc najprawdopodobniej bym grał teraz Tailsem i Rayem. Czyli w sumie dwoma
w sumie do siebie nawet podobnymi postaciami, bo nie ukrywajmy, ale i Tails i Rey mogą latać, więc to troszeczkę ma sens, mówiąc, że są dosyć do siebie podobni. Nie mówię, że tak w 100%, ale wiecie, o co mi mniej więcej chodzi. I mamy teraz buty szybkości, dzięki czemu Sonic może się rozpędzić niczym Robert Kubica i dosłownie szybko popierdzielając do swoich celów matrymonialnych. Jakkolwiek to brzmi. No ale tak, moi drodzy, jak szybko się Mania Plus zaczęła, tak szybko się skończy jako Let's Play, niestety. Stety lub niestety, ale Mania Plus, tak jak zwykła Mania, ma taką samą długość. I powiem wam szczerze tak, ja bym się bardziej cieszył, ja nawet to poruszałem na wczorajszym streamie z The Wrath of Cortex z Pixelem, że ja bym się szczerze cieszył, gdyby Mania Plus dała jeszcze jakieś nowe, nie wiem, poziomy czy coś, żeby, wiecie, było coś takiego, że hej, jest jakaś nowość, a nie, że gramy w tą samą grę, tylko że ze zmienionymi paroma aspektami, że hej, patrzcie, tło jest inne, ej, Dimension Heights są trudniejsze, o, mamy 3D w pinball zamiast tych bonus stage'ów, o jejku, Eggman teraz pływa na samych majtkach, a wcześniej pływał w stroju płetwonurka. Ojej, mamy zmianę tła. No wiecie, o coś takiego mi chodzi, bo no nie oszukujmy się, ale Mania Plus dużo zmian nie wprowadziła, no. To jest niestety przykre trochę. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja i Pixel bardziej wam zalecamy kupić sobie tę grę na PlayStation 4, o ile posiadacie, czy tam na Xboxa One, czy tam na Nintendo Switch, do wyboru, do koloru, czy też nawet na Steama. Chociaż nie, bardziej się opłaca kupić wersję pudełkową, sorry, co ja gadam, już teraz sam się plączę w tym, co mówię. Bardziej się opłaca kupić wersję pudełkową, bo kurde, okej, możecie powiedzieć, że też stracicie, ale hej, macie przynajmniej pudełko z fajnymi artami. A tutaj co dostajecie? Kupicie wersję na Steama i nic nie macie i kasę tracicie, a tak to przynajmniej zyskacie na pudełku, kurde. Matko Bosko, dlaczego ja się tak plączę? A, zapomniałem, dlatego że czepiam się chyba logiki tego wszystkiego i dla mnie to jest szczerze wielką abstrakcją. Jeszcze większą abstrakcją jest dla mnie to, że nagrywając gameplay z Mani Plus jest to pieprzone logo Segi. Czy Sega zrobiła specjalnie tego watermarka, by ludzie nie mogli po prostu nagrywać z SharePlaya? No do rzeczy, Sego. Ja nie mam na razie nagrywarki, ale spokojnie, jak se sprawię, to już nie będzie widać tego paskudnego loga przynajmniej. I będę mógł se normalnie z PlayStation 4 nagrywać z podglądu i z kamerką i z czymkolwiek. A dlaczego nie nagrałem teraz live komentarzy, pomimo że mógłbym? Z pewnego otóż powodu. A powód jest mniej więcej taki, że nagrałem ten Let's Play post komentary, więc dziwne byłoby, gdybym nagrywał post komentary z kamerką, czyż nie? Dobra, nadszedł czas na bossa tego aktu. Ponownie Dr. Eggman, tym razem w tym swoim jakże fajnym pojeździe. Tylko ci pozazdrościć. A boss nazywa się Laundro Mobile. Tyn, tytyry, tyryn, tytyn, tytyn. Nie no, muzykę po prostu szanuję. Mimo co, ja szanuję muzykę w Sonic Mania. Jest po prostu epicka. Ojejku, mam zero pierścionków. Ciekawe, jak to się skończy. Tails zginął, ale ja na szczęście żyję jako Mighty. Bo jestem Super Mighty, klon Sonika. I nie zdziwcie się i nie bądźcie źli, że ja tak uważam, że Mighty to jest klon Sonika, ale patrzcie, jak on wygląda. Dosłownie to jest model Sonika, tylko że troszeczkę zrobiony w bardziej upośledzony sposób. Nie no, dobra, nie obrażając w sumie Mighty'ego, bo Mighty jest spoko postacią. Ale wiecie, o co mi chodzi, po prostu zniekształcony model Sonika. Zresztą, powiem wam szczerze, dobrze mamy Mighty'ego, ponieważ Mighty szybko zniszczy doktora Eggmana, bo przecież Mighty jest pancernikiem, a on przecież potrafi zrobić coś takiego, że on ma mocną skorupę, więc jak on pierdzielnie w tego doktora Eggmana, jak sami zresztą widzicie, to przecież kurde, no zobaczcie, on nawet nie zdążył mnie zaatakować. Więc bossa pokonaliśmy w 7 minut, 11 sekund i 77 setnych sekundy. I co jeszcze? Chcę podziękować Mighty'emu za to, że towarzyszył mi w tym poziomie. Naprawdę Mighty, uratowałeś mi dupę. Bardzo ci za to dziękuję. Kłaniam się tobie nisko. I teraz
Fala wodna zniszczyła tą oto ściankę, a Tails się zbagował. Takie życie. I proszę państwa, pierwsza zmiana od dosyć chyba dawna. Robimy teraz Mirage Saloon Act 1 i pewnie powiecie sobie: no i co to jest za zmiana? Co ty trolujesz? Co ty baitujesz nas tu wszystkich? Otóż jest zmiana. To co teraz widzicie, to nie jest Mirage Saloon Sonika, Tailsa czy kogokolwiek. Proszę państwa, wersja, która została zaakceptowana w Sonic Mania plus Encore Mode, jest to wersja Mirage Saloon Knucklesa. Ponieważ tak, to była wersja Mirage Saloon Knucklesa i przynajmniej nie jest to żadna kopia Sky Chase, jak to było w oryginalnej Mani. Muzyka też jest w sumie nawet spoko. Mimo, że to są bardziej klimaty Knucklesa, bo bądźmy sobie szczerzy, ale to jest lekki rap tutaj. Więc no, chyba nie powiecie, że rap się kojarzy z Sonikiem, bo chyba bardziej z Knucklesem. Pumpkin Hill w Sonicu Adventure 2. No bo to raczej się kojarzy tylko z Knucklesem. The Echidną rzecz ja stanie The Hedgehog, żeby nie było, że ktoś mi tutaj będzie wkładał do języka usta, który... Co? Do języka usta? What the fuck? Co ja właśnie w tym momencie spłodziłem za zdanie? To nie chodzi o to, że do języka... Jezus Maria, ale ja się skompromitowałem teraz, what the fuck? Nie, to nie chodzi o to. Tu chodzi o... Jakby to powiedzieć wam w dużym skrócie. O, znowu mamy Mighty'ego. Żebyście nie wkładali słów do ust mi, których nawet nie wypowiedziałem. O, to chciałem to powiedzieć. Ale ja oczywiście musiałem spieprzyć, kurde, najprostsze zdanie. Co jest ze mną nie tak? I tutaj w sumie mamy monitorek z nietykalnością! Ja te muzyki mogę słuchać wieczność, serio. No i mamy tutaj oczywiście te lampy z... nie wiem czego w sumie. Bo to są właściwie lampy i nikt mi nie powie, że to nie są lampy, bo one się zbijają. Nawet słychać zbite szkło. Więc kurde, nikt mi nie powie, że to nie są lampy w żadnym wypadku. A może to są bombki, a może w świecie Sonika oni teraz będą świętowali gwiazdkę, Boże Narodzenie. A my psujemy im te wszystkie kurde dekoracje, no what the fuck. To Sonic w takim bocie się nie jest protagonistą, tylko antagonistą. A doktor Eggman chce uratować święta. O tak, Eggman na prezydenta, kurde. Ratujemy święta z Eggmanem, to będzie dobra gra, zagrałbym. 11 na 10 IGN, serio. A tutaj walnąłem w kolce, nie wiedzieć czemu, kurde. No i teraz troszeczkę pozwoliłem wam sobie posłuchać tej muzyki. Szkoda, że to nie jest nasz ulubiony Bounce Pad, ponieważ to jest jakiś faker, a nie Bounce Pad. Serio. Bounce Pad przynajmniej ma taką okrągłą poduszeczkę. Okrągły przycisk, taki gdzie Sonika pupcia nie będzie boleć, przynajmniej. Bo się fajnie odbije i będzie miał miękko, a tutaj ma twardo. I w takim bądź razie Sega i Sonic Team każą w tym momencie Sonika. Bo, czyli oni nie lubią klasycznego Sonika, definitywnie, bo nie ma bounce padu. Jest tylko ten płaski przycisk. Ta płaska platforma, i co ona robi? Przez tą platformę Sonika dupa boli na przykład. To nie jest dobre w takim bądź razie, to jest bardzo złe. Jak wy dbacie o swoją maskotkę? Jak wy dbacie o Sonika? What the fuck? Dlaczego ja? Co jest ze mną nie tak? O i tu przy okazji mamy pierścień, który oczywiście ominąłem, bo ja niestety nie ogarnąłem, że trzeba Mighty'ego wykorzystać gdzieś tam wcześniej. I to by spowodowało, że dostałbym się tutaj. No ale oczywiście ja musiałem to spieprzyć standardowo, bo no gdybym tego nie spieprzył, to bądźmy sobie szczerzy, ale nie byłoby teraz walki z minibossem, z którą będziemy na dobrą sprawę teraz walczyć. Co więcej, dalej nie pamiętam jak ta moc się nazywa, w sensie ten magnes taki co mamy teraz. No i to tyle, no w sumie w oryginalnej Mani to przynajmniej mieliśmy drugi akt też w pociągu i dało radę zdobyć tamten pierścień do Dimension Heights. A teraz walczymy sobie z tym otóż minibossem. Ta walka się różni od tej z oryginalnej Mani. Ponieważ z Abercater Killerem
walczyliśmy wtedy w pociągu, wiecie, byliśmy na dachu pociągu. A on robił wtedy coś takiego, że on wlatywał w nas, a on tutaj się jakby wyłonił z ziemi, a raczej z pustyni, z piasku i hej, proszę bardzo, został on pokonany i akt skończyliśmy Talesem, tego uppercutter killera. I rozpoczęły Mirage Saloon akt drugi. I tak, był to edyt, ponieważ postanowiłem sobie zrestartować akt. Z powodu takiego, że tutaj jest Dimension Heights, którego w bardzo niefajny sposób ominąłem. A jednak to on był jakby tym zapalnikiem do tego, by skończyć grę na 100%. I nie myliłem się, skończyłem dzięki temu grę na 100%, serio. Tak było. Tutaj piasek oczywiście się, że tak powiem, zapadnie, ponieważ hej, mamy tutaj ruchome piaski. Chociaż w sumie to nie jest taki do końca piasek ruchomy, bo bądźmy sobie szczerzy, że ten piasek się od razu rozpadł. I proszę państwa, tutaj mamy Dimension Heights, którego sobie teraz zaliczymy oczywiście Talesem, najlepszą postacią w całej serii Sonica. Wszyscy go kochamy, wszyscy go uwielbiamy. Nawet Pixel the Retro go uwielbia, a on to już w szczególności uwielbia Talesa. I ten Dimension Heights jest dosyć podejrzany, dlatego że pamiętacie te pierwsze, chyba nawet 6 Special Stage albo Dimension Heights miało tło jakby z tego ostatniego, wiecie, tego takiego bardziej komputerowego, a tutaj mamy ziemię, ptaszki latające, w tle jakieś planety. Czemu mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę nawiązanie do Sonica CD i Little Planet? Przez to, że kurde powrócił Metal Sonic i te plany Eggmana dotyczące Little Planet. What the fuck? Teraz Little Planet mi we łbie zostało. Swoją drogą możliwe, że kiedyś jeszcze zremasteruję Let's Play z Sonica CD. Ale tego na PlayStation 3, rzecz jasna. I Xboxa i peceta. Ponieważ ja wolę wersję HD niż tą z Sonic Gems Collection. No, to było Sonic Gems Collection. Dlatego ja już jak zrobię ponownie remake Sonica CD, to będzie wersja HD, a nie wersja SD, jeżeli to mogę tak to powiedzieć. Bo szczerze, jak kiedyś lubiłem i nawet bardzo przyjemnie mi się słuchało soundtrack amerykański, tak teraz definitywnie wolę japoński. Bo jest szczerze lepszy. Ale wciąż podtrzymuję zdanie, że Eggman w wersji amerykańskiej, walka właściwie z nim, a raczej muzyka, która leci w tle w Sonicu CD, to jest kurde muzyka, jakbyśmy mieli iść zaraz do jakiegoś piekła, jakbyśmy mieli walczyć z szatanem prędzej, a nie z Eggmanem. Jak widzicie, będziemy gonili teraz ten UFO, Catch the UFO, jak to przecież zawsze każdy Dimension Heights nam daje takie bardzo mądre i bardzo wartościowe hasła i bardzo takie elokwentne. Takie mądrości nam daje każdy ten z Dimension Heightsów. Heightsów! I o jakim kolorze będzie ten ostatni szmaragd? Jak widzimy, to będzie chyba rubin, bo to jest kolor czerwony. O ile chyba tak, to się mówiło rubiny chyba na czerwone. Nie pamiętam szczerze. Jakby ktoś chciał mnie poprawić, to bardzo byłbym wdzięczny. W ostatniej sekundzie, proszę państwa, udało się! W tym momencie mamy wszystkie szmaragdy chaosu, dokładne 7. Tails got all chaos emeralds. I mamy kolejną, że tak powiem, kontynuację, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I teraz możemy grać Super Tailsem, Super Sonicem, Super Mightym, Super Rayem oraz Super Knucklesem. Całe 5 postaci mają od teraz super formę i jesteśmy wszyscy z tego powodu bardzo szczęśliwi. W tym momencie, zbierając 50 pierścieni, będziemy mogli zmienić się w Super Mightiego, Sonica, Tailsa, Knucklesa oraz Raya. Nic tylko się cieszyć, moi drodzy, nic tylko się cieszyć. Ponieważ od teraz wszystkie zony będą od tak zaliczane. Bo wiecie, Super Sonic i wszystkie super formy będą je od tak pokonywać.
coś, co mi się oczywiście bardzo podoba. I te rozgwiazdy w ogóle strawy mnie rozwalają. Nie wiem czemu, po prostu są takie trawiaste rozgwiazdy. I to jest taka beka trochę w sumie. Oj, chyba woda. To jest taka woda z takiego baniaka, wiecie. Takiego baniaka robotniczego. Nie, to nie jest nawiązanie do doktora robotnika. Bo tutaj chodzi o baniak robotniczy w sensie takim, że wiecie, jak macie różne miejsca pracy, chociażby, nie wiem, taki Oszą, czy no, wszędzie, gdzie pracujecie, czy to na stoczni, przecież oni zawsze mają taki mały automat z tym, z wodą, zimną i ciepłą. Czerwona to ciepła, a niebieska to zimna. I jak widzicie, za pomocą trójkątu, bo to już jest potwierdzenie, że gram na PS4, to wciśniemy trójkąt i mamy super formę. W tym momencie gram Super My Team. I tym Super My Team wbiłem przypadkowo do 3D Pinball, do którego chyba właśnie spieprzyłem go specjalnie. Nawet w sumie to jest definitywne, dlaczego go spieprzyłem, bo przecież tutaj mam na pasku, że zaraz się odcinek dobiega końca. Jak widzicie, w ogóle My Team mogę, kurde, wbijać się w kolce i nic się nie dzieje. Po prostu wow, tylko zostałem lekko szturchnięty. I nie tracę pierścionków jak Tails, Sonic, Knuckles czy ktokolwiek, kurde. Mighty the best, Mighty, kurde, jest the best. I teraz będzie walka z bossem. Kim będzie ten boss? Heavy Magikan. On będzie teraz zmieniał formy z tymi postaciami z serii Sonica, które wystąpiły w Sonic the Fighters. Na pewno pamiętacie zresztą. No, on się przemienia jakby Fanga, Bina oraz Barka. Fang to chyba był ten fioletowy z tego co. No, to był ten fioletowy. A Bin to był chyba właśnie ten Bin the Dynamite, ten zielony, a ten... O, właśnie ten, co teraz widzimy, to jest ten Bark. Ale dobra, tak właśnie wygląda walka z tym otóż bossem. Zresztą odcinek będzie już dobiegał końca, tak więc myślę, że mogę pomału się żegnać. A więc, moi drodzy, mam nadzieję, że jestem informatywny i mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tu publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Mania plus Encore Mode. Na razie i... Cześć!